witamy Was z rana. My z Waneska, tak Waneska. Da, witamy widzów. Waneska co dopiero stała. Ona się robi owocowo herbatkę. Zażyczyła sobie kanapeczkę. Strzyneczko i z ogórkiem, tak? A reszta? Reszta śpi. Zobaczcie. Śpiochy. Śpiało, śpiało. A ja właśnie robię, gotuję wodę na herbatkę dla Waneski. Potwierałam wszędzie. Tutaj jeszcze okienka muszę potwierać. Powiem Wam, że jest 9:06, a jest tak gorąco. Nie wiem, jest chyba 25 stopni. Przepraszam, to się skusiłam na kanapeczkę. A ja sobie tutaj sobie siedzę na krzesełku. I czekam, aż wszyscy się obudzą. Nawet Beluś, zobaczcie. Leży na trawce. Zobaczcie, jaki on jest szczęśliwy. No, dla psa to nic więcej nie potrzeba. Radość, nie Wanesko? Na trawce, na świeżym powietrzu. Jaki czysty jest. No niestety w bloku tak nie ma. A tutaj to jest... Mówię, dla psa jest super. No nic, ja Wanessa szykuję tutaj teraz herbatkę, bo już się woda zagotowała. No i co? I czekamy na wszystkich, aż się obudzą. A mamy, mówię, przepiękne, zobaczcie, bezchmurne niebo. Góry. 32 stopnie. Dzisiaj, tak, dzisiaj ma być 32 stopnie. W ogóle 33. Cały tydzień, chyba w piątek tylko 28. Ale cały czas upały. Mamy pierwszy raz takie wakacje. Takie gorące, można powiedzieć. Cieszymy się, ja najbardziej się cieszę, że takie wakacje w końcu mamy i doczekaliśmy się. Zawsze w góry jeździliśmy, to sami wiecie po filmach, że deszcz, zimno. A tym razem nas niespodzianka zaskoczyła i super. Tak się bardzo bałam, jak jechałam do Szwajcarii, że będziemy mieli brzydką pogodę. No i fajnie oczywiście, że mamy basen, Waneska, nie? To można... też na basen. A wczoraj, jak poszliśmy na basen, wieczorkiem, to była chyba w 9:30. Tak się przejść, zobaczyć, bo dzieciaki chciały się wieczorem kąpać. Ale niestety nie można, bo do 21:00 można tylko korzystać z basenu, a później basen jest oczyszczany. I pod spodem jeździła taka maszyna specjalna, taka jak kosiarka do trawy i oczyszczała dno całe. Dzisiaj postaramy się tam przejść wieczorkiem i pokazać. No bardzo powiem, że szybko, bo w sumie to powinni mogliby tak do 22:00 dopiero zacząć oczyszczać, a to już tak o 21:00 jest basen zamknięty. Ale nic, ważne, że oczyszczają, jest czyściutko i basen jest przygotowany na drugi dzień. Już o 8:00 można z baseniku korzystać. No my na razie siedzimy tutaj, powiem Wam, ale my zaraz ten stół przeniesiemy na tamtą stronę, bo tam mamy cień. Ale z tej strony, jak zauważycie, wychodzi nam tu słoneczko i tu za chwilę będzie nam raziło i nie będzie można posiedzieć tutaj. No ja już w sumie powiem Wam, od godzinki nie śpię. Wypiłam sobie poranną kawę, posiedziałam trochę, na telefonie sobie posiedziałam. Miałam taki właśnie czas, żeby sobie tam posiedzieć, pooglądać. Bo tak przez cały tydzień nie było kiedy, bo rano wstawać i w trasę. A tym razem fajnie, tak. Nie, Waneska, spokojnie, nie? Bez żadnego pośpiechu, co? No. Tylko niestety tych much i tych pszczół jest okropnie. No i tych mrówek. Musimy coś na poniedziałek na te mrówki pokupować i obsypać. Adam pieprzem, solo obsypał. Nie ma ich tak aż tragicznie, ale jednak ja widzę, ja staram się wszystko tak te jedzenie zbierać, wyrzucać, żeby no, ich nie było tutaj za dużo. Mam nadzieję, że ten ocet i ten sól pomoże, jak jutro zakupimy. No, to jakby na razie ja zakończam i pewnie jak Adam się obudzi, to się pojawimy ponownie. A Adam już zamyka namiot i wybieramy się na basen. Waneska już jest na basenie. Trochę ogarnęliśmy tu przy namiocie. Całe jedzonko, zjedliśmy śniadanko. No, ja z Waneską to wcześniej jadłam śniadanko. No. Adam dzisiaj trochę dłużej pospał za Amelką. Zregenerować się musiałeś, nie? Zestaw. Biorę, uważaj, żebyś nie spadł. No właśnie, idę tędy.
O, zobaczcie, jaki tu spad jest. To powinno być takie... No dla Gabi to powinien to bardziej przygotować. Tak? No, powinien schodki dla mnie przygotować. Idziemy, idziemy, bo jest gorąco. Dzisiaj ma być 30 stopni. Pewnie na słoneczku może być jeszcze cieplej. Ja wam powiem, jutro 33. Ja samo oddychaniem ja się już męczę. Leci powiem wam, że jesteśmy naprawdę pod wielkim wrażeniem. Tej pogody. Tej pogody, bo nie przypuszczaliśmy. Jest? Nie, jest w namiocie. No. A, ty dla siebie. No, ja się zjaram. Gdzie? W samochodzie? Albo tu na przodzie, albo w samochodzie. W samochodzie było, ale później nie wiem, wy się kremowaliście. To idę może zobaczyć, tylko musisz czekać. Trzy, tu. Ja Waneskę wykremowałam. Beluś, chodź, chodź, chodź. To masz kluczyki może. Masz to całe tutaj, wiesz, wiesz jak otwierać. No, więc trzeba być przygotowany, no, bo jak wam powiem, zobaczcie, ja już jestem cały mokry, kurczę. Ło. Z takiej pogody, co byliśmy w tamtym tygodniu, a teraz to jest nieźle. Sobie tak patrzę, bo tu jest zrzut. Tu jest tabliczka, a z tamtej strony jakoś jest. Bo wiecie, co wam powiem? Wczoraj jak byliśmy, to... Znaczy jeździ, wiesz, no nie wiem tam. To tu, przed samochodem jest ten kranik i tam gościu wylewał z toalety, więc... Nie, nie powinno. Dla mnie trochę jest nie tak, bo tu nie jest zaznaczone, żeby to toaletę była. Ale nic. A, jeszcze Amelia idzie. Idziesz do namiotu? Tylko zamknij, ja ręcznie nie wzięłam. Nie, wszystko mam. Ciągle krzesłem, co cisną. Mogą być zajęte, ja już wolę swoje. Nie będę się tam z nikim bił. Bo zamknij to. Ja wolę, wszystko mam. Ja się ze swoim krzesełkiem nie rozstaję. Belusia, potem nagrywasz, Belusia. Belusia nagrywam. Belusia, uważam. Kurczę, taka proste podłoże, a kurczę, ktoś tu kamień położył. No. To jest. Nie wiedzieli, że Gabi tu będzie szła? Tu już zobaczcie, jak tu już puściutko, nie wiem czy... Podjeżdżali. Mm. Ale ja wam powiem, trochę wam coś zdradzę, że dosłownie tu możecie przyjechać na nockę. Ja nie wiem, bo tu nie ma żadnej kontroli chyba. Nam się tak wydaje, się daje. Ale to może... Bo ja jak rezerwowałem, ja nie podałem numeru rejestracyjnego samochodu, tylko nazwisko, maila i od kiedy do kiedy i tyle. Więc jak ktoś tu idzie, no to nie wie, czy to ja jestem, czy nie jestem, bo ani naklejki nie ma, ani napisane rezerwacja. Tu takie stare kamperki stoją, nie wiem. One chyba już nie jeżdżą. No ale tylko tak wydaje, nie? No ale, ale wreszcie, wiecie o co mi chodzi? Bo przyjechali z Anglii takim kamperem. Wieczorem jakoś. No z tyłu dwie osi były, no taki trochę większy. Na podwoziu Ducato. I dzisiaj godzina która to była? 10:50. Nie. Coś takiego. Oni odjechali już w pół do 11. No, ale tak się szybko zwijali, jakby oni już wiedzieli, że tak można tutaj przenocować. Wiem, a tu że wiesz... te dwie kobiety poszły się umyć, szybciutko do autka, on kabel zwinął. Kurczę, to trwało z 5 minut. 5 minut, sekundę to trwało. No. Nawet kabla nie zwinął, tylko tak wiesz. Wziął, odczepił i wrzucił. Więc nie wiem. Więc ja wam powiem, że możliwe, że oni już tu wiedzą, że tak na nockę i zobaczcie, jakie prysznice macie. Kulturalnie się ogarniecie. No, powinna być bardziej do taka kontrola, kurczę. No przynajmniej przy rezerwacja. No nie wiem, albo jakiś... Jak teraz, czy ktoś jest... Bo wiesz co, mi się zdaje, że nie ma odkryta rezerwacja. Jest. Może oni chcieli szybciej zająć rezerwację. Ta recepcja się otworzy. Albo też. Też tak można, wiesz... Jak, wiesz nie, recepcja jest chyba od 8, mi się wydaje. Aha. Ale to też nie wiem, czy to online, czy nie online. No nic, a wy wiecie, gdzie my idziemy chyba już. Na basenik idziemy. Na basenik. Każdy skorzystamy z baseniku, dzieciaki, to... Nie po to płaciłem, żeby nie pływać. Tak jest. Ja już Amelia... mówiłam wczoraj, jak oczyszczali basenik. No, jeździł taki... Dzisiaj przyjdziemy nagramy to. Wczoraj bardzo dużo ludzi tu było w tym... W restauracji. To żadna osób na piwo tu idzie. Piwo, wino. No, bo to oni to najbardziej. Oni to takie jakieś jedzenie to... Nie mają pizzę, mają pizzę. No pizzę jakieś tam mają, danie, ale mi się wydaje, że to bardziej... Ale jak ja z opinii czytam, to podobno to pizza dobra jest. Tak? Bo weszłam na camping i tam opinię wystawiłam i tam inne czytałam, to, że pizza bardzo dobra jest. Dobra, gdzie my idziemy? Idziemy tam leżak, chyba jest wolny, to sobie biorę. No nie wiem, czy jest jakiś wolny, wszystkie są pozajmowane. Zobacz, mówię? Nie, wolny jest. No nie wiem, czy tamten wolny jest. No to dobrze. Mówiłem, lepiej brać ze sobą. Tylko poczekam,
coś uwoli, to chwilę, moment, tak? Może i wolne masz. Trzeba się zapytać. Dobra, my się gdzieś... Szuligu? To jest prawie? Ja? Zankę? A gdzieś w cieniu jakiś może? No. No ale to byśmy musieli gdzieś tam podtęnąć aż. Teraz powiecie, czemu nie pomagam, ale ja sam niosę, więc. Tam? Wróg? Czy tu? Ja się nie wiem. Tu. Tu, tak. Znaczy ja to na słońcu mogę być, ale Beluś. Nie, ja to. Masz? Oczep może go tutaj. Oczepić go? Mhm. Okej. Okay. Się. Tu mam, wziąłem taką małą. Ręczniczek trzeba. Wyjąć. Znaczy wyjęty jest. Żebyś nie wylał wody. Ja nie mogę zakręcić wody. Tak ciężko. My już jesteśmy na basenie. Rozłożyliśmy się w tamtym miejscu pod takim daszkiem. Tam Beluś ma chłodną wodę. Nie będzie mu aż tak gorąco. Tu dziewczyny się kąpią. Amelka. Waneska mi daje takie kółeczko, a ja jej rzucam. Co tak zębami strzelasz? Zimna? No ta woda, powiem wam troszeczkę. No Amelia, łowisz? Nie, ja nie łowię. Woda. Woda jest, jak woda, zimna trochę, co? Trochę. Trochę. Ale widzicie, przy takim upale jest fajnie, bo orzeźwia ta woda. Adam widzę, że też zbiera się do kąpania. Ale chyba idzie tam. Ciekawe, czy od razu wejdzie? No bo woda, powiem wam, jest... Nie? Nie chcesz łowić już? A, idziesz do taty. Waneska super pływa. Taka mała żabka. Taki basen, powiem wam, na kampingu. Super sprawa, nie, Amelko? Tak można sobie poleżeć, nie? I może być gorąco, co? Co, nie wchodzisz? O, zimna, zimna jest. Ty musisz na szybko wejść. Ale to tam, wiesz, na dworzu jest gorąco, basen jest zimny w sam raz. Na ochłodę. A jak się wejdzie, to jest fajne. Już później tak, to ja wiem o tym. Ja też zaraz wejdę. Ja też zaraz sobie wejdę do... tego baseniku. No, wskakuj, wskakuj, ojciec. Co taki słaby jesteś? Kąp się. No, skacz. Pokaż, jaki jesteś dzielny. No i tak można sobie spędzać urlop na baseniku. Fajnie. No nic, jak coś się będzie działo, to włączę znów kamerkę. Na razie Adam, widzę, idzie się ochlapać, bo chyba się boi do wody wejść. Bo jest, no, jest chłodna. Ale lepiej, żeby była chłodna, bo jak była ciepła i na dworze ciepło, to też niedobrze. No. No to idź. No, Waneska pięknie pływa. W szkole się nauczyła, później na baseniku. W tym roku nie mieliśmy okazji, powiem wam, to na Duisburg jeździć, żeby tam, żeby, momencik, żeby nie, żeby tam popływać sobie. Się cieszę, że tutaj przynajmniej jest basen, bo ma okazję, o, ale zaraz przerwę i pokażę Adama. Wejdzie, nie wejdzie. Jest, zobacz, jak szybko szedł. A tutaj ma szansę właśnie Waneska sobie trochę potrenować i trochę rozbudować te pływanie. I jak? Waneska, mam z tobą iść? A tutaj są toaletki, Waneska. Tu po drugiej stronie są toalety. Co, do toalety? No, ale to blisko są toaletki. Jak? Jednak ten prysznic na dobry jest trochę. Tak? Orzeździ, ale to szok termiczny jest. No. Jest człowiek jak grzany. Ja też chcę wejść, ale aż się boję. O Jezu, jak zimna woda. O, ja siedzę tutaj i chlapię się, wiesz, nogi tu, ręce, żeby ochładzać się.
Ale muszę też wejść i się ochłonić, no. Będziemy mieli chłodniej. Ta. Bo tak też powiem wam, że bardzo gorąco, nie? Ty to się zjarasz w plecy. Boże, chowaj te plecy, Adam. Bo Adam za bardzo nie może plec opalać, bo jak był u dermatologa, to co powiedziała? Ale wiesz, że mam wytrenowany. Ale co, obojętnie. Ma zakaz. Ma zakaz opalania się. Ale nie mówię, że przy słońcu szwajcarskim nie mogę się opalać. Niemieckim, na niemieckim. Aha, a szwajcarskim już nie. Szwajcarski jest inny. Dlatego Adam powinien w bluzce chodzić często. Fajnie tak się porelaksować, nie? Czekaj, ja ci może fotkę zrobię, tylko nie wiem, czy ja telefon wzięłam. Chyba tam są wszystkie. No właśnie. Gabi się relaksuje. Ja mogę cały dzień pływać. Tak, powiem wam, super jest. Zobacz, jak Vanessa super pływa. Dajcie łapeczkę w górę. Kciuka. To połóż to. Jezu, panie, tak fajnie polegowaliśmy troszkę na słoneczku. Trzeba było wejść i się ochłodzić. Najgorzej jest tak, jak się na słońcu leży i później trzeba było do wody wejść. Tak zimno, a już później jak się wejdzie, to już jest bardzo przyjemnie. No, witamy, u nas zmiana otoczenia. Siedzimy w samochodziku. Jesteśmy po basenie zmęczeni. No, a czy zmęczeni, ale no, szczęśliwi, tylko tyle, że jest strasznie gorąco. I powiem wam, 36 stopni. Włosy, wszystko się kleją. Masakra. 36 stopni. Ja to podziwiam ludzi, którzy są w Grecji, w Hiszpanii. Ja nie wiem. Fajnie taki upał jest, ale na dłuższą metę, jeżeli się siedzi w basenie, to jest perfekt. Hmm. Ale jak się wyjdzie z basenu i się gdzieś jedzie, czy cokolwiek, to powiem wam, zobacz, te włosy, to wszystko jest po prostu mokre. Nawet nie idzie układać, bo za chwilę one mokre są i tak są. Po prostu to naprawdę nawet jest... bluzki nie chciał ubierać, co? Ja wam powiem, to jest problem naprawdę coś zwiedzać, bo jest za gorąco, za gorąco. Nie da rady. Jest ponad 30 stopni, Adaś, co? No 36 stopni jest. No, to jak to mamy iść teraz po górach zwiedzać? Nawet butów nie ubierzemy, bo niczym nie stanie. Dlatego no, na razie siedzimy na miejscu, bo to jest... To byśmy po prostu popełnili samobójstwo w tym momencie. Jedynie to do jaskini, bo tam zimno jest. No jedynie do tego lodowca. Bo tam możesz i tam i tak musi się ciepło ubrać. Do tego, lodowca jedynie. Mm. To jest jedynie i to tak trzeba samochodzić. Ale to i tak się musisz ubrać już tam na miejscu, bo... No nie, no tutaj nie będziemy się ubierać. No to tam, bo tam chłodno jest. Na kolejkę to zobaczymy, nie wiem, ta z tygodnia jakoś ma się trochę tak lekciutko chłodzić. Nie? Ochłodzić, zobaczymy. Bo na razie prognoza pogody nie pozwala. Ale tam przecież góry, tam nie chodzisz po jakichś wertepach, to przecież można jechać sobie tam na górę w klapkach i na króciutko się ubrać. No jedynie tak. Jedynie tak, no bo buty nie ubierzesz, bo ci się nogi zgrzeją. Mm. A my tak górskie wszystkie ciepłe rzeczy pobraliśmy. Takich letnich to tak mało, co mało, bo... Kto mało wziął, kto się puszczał. Jak ja. Damy radę. Fajnie tak ciepło, ale... Tak myślę, to jest dla osób, którzy są leniwi i nie lubią zwiedzać i tylko siedzieć. Ja tak właśnie mi się podoba właśnie ciepłe kraje, właśnie Hiszpania, Sycylia, Grecja, ale po dzisiejszym tym teraz tych dniach. W momencie to tak wolisz wracać do Szwajcarii. Zastanawiam się, czy dałabym radę. No chyba, żebyśmy tylko nad wodą siedzieli, ale nie wiem, jak na długo bym ja wytrzymała, bo ja lubię coś, jak coś się dzieje, gdzie siedziemy, każdy dzień jest zaplanowany. No jak tamten tydzień super, kurde. Oni wszyscy byli zmęczeni, ja powiem, że nie. Ja lubię, jak coś się dzieje, ja lubię mieć każdy dzień zaplanowany i gdzieś sobie wyjść, coś pozwiedzać. I ja tak, na dłuższą metę się męczę. Ale jakbyś miała takie buty, jak ja mam, to ja nie wiem, jakbyś to znosiła. Ja wiem, że akurat ja i tak zęby zaciskałem, żeby Gabi nie denerwować i szedłem. Żeby Gabi miała frajdę. Ja nie lubię na długą metę leżeć sobie na plaży i dlatego to tak dla mnie to takie... Chyba, że pół na pół bym mogła jechać gdzieś w ciepłe kraje i nie wiem, góry, coś połączyć, bo tak dwa tygodnie to ja bym chyba się zamęczyła, wiecie? Naprawdę. Ale ja widzisz, ja w domu też nie potrafię w miejscu siedzieć. Ja lubię jak coś, gdzieś coś. Nawet nie lubię tak leżeć bezczynnie. To też może dlatego.
finalnie jedziemy na tak zwany obiad, można powiedzieć pseudo-obiad, bo dla mnie to nie jest obiad. Nie jest obiadek, tak, pojedziemy sobie przekąskę. Bo naprawdę człowiek nie ma chęci jedzenia jakiegoś obiadu, bo... Ale nawet nie mam, powiem wam, chęci na kempingu dzisiaj robić. Stwierdziliśmy, że jak taki upał jest, zabieramy dziewczyny, one nawet nie wiedzą gdzie. No, tak sobie coś przekąsić, żeby... Bo nawet nie ma się takiego dużego apetytu, ale żeby coś, chociaż trochę coś tak przejeść. Ja mam nadzieję, że ten pomieszczenie jest klimatyzowane. Ja miałam gołąbki robić, ale w tym upale nie będę dzisiaj robiła. Jest dzisiaj niedziela, ja chcę po prostu odpocząć, a dzieci będą szczęśliwe, więc... Chyba, zobaczymy. Więc okej. Okay. A ja sobie coś tam, coś zimnego sobie, jakiegoś loda, czy coś tam, coś tam sobie biorę, więc okay. A wiecie, gdzie jedziemy? Wiedziałam, że do McDonalda. Dzieciaki chciały do McDonalda. Ja mówię, nie idziemy. Idziemy na pizzę. Pizza, McDonald's. Ale ja mówię, gdzie macie? Tu nie ma McDonalda. Ja bym na pizzę poszła, tam jest taka fajna pizza, jak ostatnio byliśmy, nie Adaś? Ale dzieci chcą na McDonalda, więc okej, ja sobie coś tam wybiorę, do tego loda sobie zjem, a pizzę sobie najwyżej innym razem zjemy. Ważne, że dzieci szczęśliwe i cieszą się. No, tylko czy to zjesz? Trzeba zamykać. O Jezu, ja sobie tak powiem wam. Tu nawet powiem wam, że nawet się nie opłacę malować, bo wszystko, powiem wam, z buzi spływa, wszystko. Ciekawe, czy będziemy mogli z Belusiem. No właśnie, trzeba pierwszy iść się zapytać, czy możemy z Belusiem, chyba że tu na ławce, tu słońce jest. Wolałabym w środku, trzeba było podejść tam i się zapytać do środka. No nic, no idziemy. Zapytamy się, czy może z Belusiem. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say